Dobry, Grzegorz Kucharczyk. Zapraszam na kolejny wykład. Antychrześcijańskie oblicze rewolucji francuskiej. To jest temat dzisiejszego wykładu. Rewolucja francuska, nazywana także niekiedy Wielką Rewolucją Francuską, przy czym słowo wielka jest tłumaczone przez tych, którzy używają takiego określenia bardzo pozytywnie, była jednym z takich gwałtownych uderzeń w same podstawy cywilizacji zachodniej, tej cywilizacji, którą nazywamy cywilizacją łacińską, czy też cywilizacją chrystianitas, a więc tej cywilizacji, która wyrosła, można powiedzieć, dzięki ewangelizacyjnej pracy Kościoła jako uboczny efekt tejże. Często można usłyszeć i przeczytać w pismach tych, którzy nie kryją, że wielka rewolucja francuska dla nich jest przede wszystkim wielka z powodu rzekomych dobrodziejstw, które przyniosła. Takie oto tłumaczenie, że być może w czasie rewolucji francuskiej dochodziło do pewnych ekscesów antyklerykalnych, ale to były po pierwsze tylko ekscesy, to nie stanowiło istoty procesu rewolucyjnego, a poza tym to tylko był antyklerykalizm. Tu chodziło o takie tradycyjną niechęć do duchowieństwa, do księży, do zakonników, która jest obecna w różnych społeczeństwach. Nie demonizujmy tego, co działo się gdzieś tam na obrzeżach generalnie słusznego procesu rewolucyjnego. Tak mówią ci, którzy właśnie starają się usprawiedliwić albo też właściwie nie dostrzegać istoty rzeczy. Bo istota rzeczy polegała na tym, że rewolucja francuska u samej swojej genezy była antychrześcijańska. Nie tylko antykatolicka, była antychrześcijańska. I ten antychrześcijański wymiar rewolucji francuskiej nie był jakimś przypadkiem, wypadkiem przy pracy, tylko można powiedzieć, był wpisany w istotę tego procesu, który wcześniej oczywiście zaczynał się w głowach i sercach ludzkich. I tu oczywiście trzeba wspomnieć o roli inspirującej tak zwanej filozofii oświecenia, oświeceniowców, którzy używając słów świętego Jana Pawła II z jego ostatniej książki Pamięć i Tożsamość, stworzyli filozofię, która była zaprzeczeniem eschatologicznego wymiaru obecności Paschy, a więc zmartwychwstania Chrystusa w całej kulturze europejskiej. W swojej encyklice Centesimus Annus z 1991 roku Ojciec Święty, wskazując na takie najgłębsze filozoficzne i antropologiczne korzenie błędu, jakim był komunizm, i plagi, jaką był komunizm, wskazywał na ateizm. Ateizm, który, jak podkreślał, w dziejach kultury europejskiej, w takim wielkim, na wielką skalę właśnie przychodzi w epoce oświecenia i to oświecenie zrodziło, jak wiemy, inspirowało na pewno wszystkich najważniejszych przywódców rewolucji francuskiej na różnych jej etapach. Niektórzy patrzyli bardziej na Voltaire'a, niektórzy patrzyli bardziej na Jana Jakuba Rousseau, ale zarówno Voltaire, jak i Rousseau programowo odrzucali całą filozofię, teologię, antropologię chrześcijańską. Przede wszystkim tą, którą definiował Kościół katolicki. Tak, obywatele, religia jest nie do pogodzenia z ustrojem wolności. Czujecie to tak samo jak ja. Nigdy wolny człowiek nie pochylił głowy przed bogami chrześcijaństwa. Nigdy jego dogmaty, rytuały, tajemnice, moralność nie będą mogły odpowiadać republikaninowi.
oddajcie nam pogańskich bogów. Chętnie będziemy czcić Jowisza, Herkulesa czy Pallas Atenę, ale nie chcemy więcej tego baśniowego stwórcy świata. Nie chcemy więcej tego Boga nieogarnionego, który wszystko ponoć napełnia. Ten cytat to są słowa markiza de Sade, które wypowiedział w 1795 roku na zebraniu jednej z sekcji klubu Jakobinów, czyli tej najbardziej radykalnej części obozu rewolucyjnego, do którego przystąpił krótko po uwolnieniu z Bastylii. Markiz de Sade, autor pornograficznych powieści, został umieszczony w Bastylii na prośbę rodziny. Krótko po tak zwanym szturmie Bastylii 14 lipca 1789 roku został przeniesiony do zakładu dla obłąkanych w Charenton i z tego wariatkowa wyswobodziła go rewolucja francuska. To taki, można powiedzieć, bardzo wymowny symbol tego, czy kogo uwalniała rewolucja wtedy. I de Sade bardzo szybko zapisał się do Jakobinów i był bardzo aktywnym członkiem tego ugrupowania, które, przypomnijmy, w latach 1792-1794 było główną siłą antychrześcijańskiej, dechrystianizacyjnej kampanii, która miała wtedy miejsce w kraju nazywanym najstarszą córą Kościoła. Ale te słowa, które przed chwilą zacytowałem, nie są bynajmniej słowami człowieka, który był gdzieś na marginesie. Bo w ten sposób w podejście do chrześcijaństwa można określić w odniesieniu do innych reprezentantów już naprawdę wysoko postawionych elity rewolucyjnej. To odrzucenie, programowe odrzucenie chrześcijaństwa na poziomie, można powiedzieć, ducha i intelektu, niosło ze sobą wszystkie inne konsekwencje. Oczywiście nie bez znaczenia miał fakt, że cała właściwie elita polityczna rewolucji francuskiej na różnych etapach, czy to tak zwanej monarchii konstytucyjnej, czy to żerandystowskiej, czy to właśnie jakobińskiej, ona była skupiona w jednej wielkiej diecezji bez granic, jak mówiono o wolnomularstwie. Sieć tajnych stowarzyszeń, właśnie głównie wolnomularskich, ale też iluminaci, różokrzyżowcy, to co stanowiło specialité de la maison, epoki oświecenia, nie tylko francuskiego, no ze szczególną mocą właśnie tam kryjący się ten antychrześcijański potencjał został ujawniony w okresie rewolucji francuskiej. Jak popatrzymy na kolejne etapy, na taki zrobimy krótki przegląd historii francuskiej rewolucji, no to widzimy, że od początku tam był wpisany mechanizm kolejnych ataków czy eskalowania kolejnych ataków na Kościół i generalnie ludzi wierzących. Bo nie było tak, jak głosiła propaganda rewolucyjna, że chodziło tylko o antyklerykalizm, że walczono, czy też mówiąc współczesnym naszym językiem, opiłowywano z przywilejów duchowieństwa. Nie, od początku intencją była dechrystianizacja Francji, a więc także uderzenie w swobody wyznaniowe tak zwanych zwykłych Francuzów. No bo w 1789 roku rewolucyjny parlament krótko po tym, jak uchwalił deklarację praw człowieka i obywatela, ogłasza i dekretuje konfiskatę majątków kościelnych. To jest, można powiedzieć, abecadło wszystkich ataków kolejnych rewolucjonistów różnych epok na Kościół. Przede wszystkim odebrać mu niezależność materialną. Tak było w okresie protestanckiej reformacji, tak potem będzie w okresie komunizmu. Chodzi o to, żeby Kościół był pozbawiony tej podstawy niezależności swojego działania. Nie bogactwa, tylko niezależności. Przecież te majątki, które Kościół posiadał, z których utrzymywał także we Francji setki instytucji dobroczynnych, kiedy nie było państwowej, powszechnej opieki zdrowotnej czy zabezpieczeń emerytalnych, to był właściwie jedyny tego typu
sposób na pomoc ludziom, którzy nie byli w stanie sobie pomóc, na przykład nie mieli już rodziny. Otóż te majątki Kościół miał, czy pozyskał dzięki darowiznom, czy to testamentalnym, czy inny sposób, no nie zdobywał tego mieczem. I teraz państwo rewolucyjne już w 1789 roku odbiera Kościołowi te majątki. Również w 1789 roku Parlament Rewolucyjnej Francji zakazał składania ślubów zakonnych. To tak a propos wolności człowieka i obywatela. No skoro obywatel miał w cudzysłowie kaprys wstąpienia do domu zakonnego, to już nie mógł. No bo państwo rewolucyjne już wiedziało lepiej za niego, że tam nie może iść. To oczywiście jest pokłosie całego dziedzictwa tych stereotypów antyzakonnych, w którym lubowali się różni pisarze oświeceniowi, zwani filozofami, tacy chociażby jak Denis Diderot, ale to jest też taka programowa wolność, wrogość masonerii wobec duchowieństwa zakonnego. W lutym 1790 roku Francuskie Zgromadzenie Narodowe, czyli rewolucyjny parlament, zadało kolejny cios zakonom, dekretując zniesienie, zakaz istnienia wszystkich zakonów we Francji. Jeszcze formalnie istnieje monarchia. No, jeszcze nie monarchia konstytucyjna, ale to już jest etap rewolucyjny. Natomiast 15 sierpnia 1791 roku, no, nieprzypadkowo wybrano taką datę, to jest Wielkie Święto, jak wiemy, w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, zadekretowano zakaz noszenia przez księży stroju duchownego, czyli sutan. To też jest taki, można powiedzieć, zewnętrzny wymiar uderzenia w Kościół, takiej intencji dechrystianizacyjnej każdej rewolucji. Po latach, na początku XX wieku, także w Meksyku, będzie zakaz noszenia przez osoby duchowne sutan. Dopiero kiedy papież Jan Paweł II przyjedzie w 1979 roku ze swoją pierwszą pielgrzymką zagraniczną do Meksyku, no to będzie w swojej białej sutannie w jakiś sposób łamał ten rewolucyjny zakaz. Ale gdy chodzi o rewolucję francuską, tak naprawdę to główne uderzenie miało miejsce w lipcu 1790 roku. Lipiec 1790 roku, a więc jeszcze przed obaleniem monarchii, co będzie miało miejsce w 1792, jeszcze przed reżimem Robespierre'a, przed dyktaturą Jakobinów, a więc mamy tak zwany umiarkowany etap rewolucji francuskiej i wtedy właśnie uchwala się kluczową z punktu widzenia prawnego dyskryminowania Kościoła ustawę, która przeszła do historii jako tak zwana cywilna konstytucja kleru. Lipiec 1790 roku. Ustawę tą ostatecznie podpisał król Ludwik XVI, czuł się zmuszony do tego. No, notabene, pamiętajmy, król Ludwik XVI także należał do masonerii. No, ale potem nawet jak uciekał, próbował uciec z Paryża, to w liście, który zostawił w swojej rezydencji, tłumaczył właśnie, że to zmuszenie jego do podpisania tej ustawy godzącej w Kościół było jedną z przyczyn, dla których zdecydował się na ucieczkę. Bo de facto ta tak zwana konstytucja cywilna kleru była próbą utworzenia we Francji schizmatyckiego wobec Rzymu Kościoła. A więc na przykład głosząc zasady rozdziału Kościoła od państwa, rewolucyjne państwo głęboko ingerowało w wewnętrzne sprawy Kościoła, na przykład zmieniając granice diecezji, tak aby dostosować je do nowego podziału administracyjnego Francji na departamenty. Każdy departament, jedna diecezja. Odtąd biskupi mieli być wybierani przez wszystkich mieszkańców diecezji, czy też departamentu, bez względu na to, czy mieszkaniec jest wierzący, czy niewierzący, czy jest masonem, różokrzyżowcem, satanistą, czy katolikiem. No i oczywiście papież nie miał nic do powiedzenia, gdy chodzi o kwestię obsadzenia wszystkich stanowisk kościelnych, zwłaszcza tych biskupów. To miało być
w gestii tego nowego kościoła, który miał być de facto podporządkowany rewolucyjnym władzom w Paryżu. Warto w tym kontekście przytoczyć opinię, którą o konstytucji cywilnej kleru miał Edmund Burke, brytyjski konserwatysta, który w swojej książce, głośnej książce Rozważania o rewolucji we Francji, napisał z punktu widzenia anglikanina, bo on nie był katolikiem, pisał tak: wydaje mi się, że ten nowy ustrój kościelny, czyli konstytucja cywilna kleru, ma być tylko przejściową i przygotowawczą fazą prowadzącą do całkowitego wyrugowania wszystkich form religii chrześcijańskiej, gdy tylko umysły ludzi zostaną przygotowane do zadania jej ostatniego ciosu za sprawą urzeczywistnienia planu otoczenia jej kapłanów powszechną pogardą. Ludzie, którzy nie chcą wierzyć, że filozoficzni fanatycy kierujący tą akcją od dawna ją planowali, nie mają pojęcia o ich charakterach i poczynaniach. Koniec cytatu. To pisał anglikanin. Anglikanin, ale o prawym umyśle i dobrej woli. I on doskonale widział, że tak naprawdę nie chodzi o oczyszczenie kościoła, nie chodzi o to, żeby on był bardziej postępowy, tylko chodzi o jego zniszczenie, przynajmniej zniszczenie kościoła we Francji. I ta konstytucja cywilna kleru była potem uzasadnieniem dla prześladowania księży, bo ci, którzy nie zaprzysięgli wierności na tą ustawę, a to był wymóg, no to nie mieli prawa sprawować urzędów kościelnych, byli usuwani ze swoich parafii, potem byli więzieni, wreszcie skazywani na deportację do kolonii francuskiej, głównie do Gujany, gdzie w tragicznych warunkach oczekiwali na transport i wielu z nich umarło. Wielu z nich także było kanonizowanych także przez świętego Jana Pawła II jako męczennicy za wiarę. Z chwilą ogłoszenia Republiki we Francji w 1792 roku mamy do czynienia z przyspieszeniem tych procesów, które już właśnie miały miejsce w tym tak zwanym umiarkowanym stadium rewolucji francuskiej. Mianowicie ostatecznie w 1793 roku w ogóle zakazano we Francji kultu chrześcijańskiego. Najpierw takim etapem pośrednim było dozwolenie na pracę księży, którzy złamali się i zaprzysięgli cywilną konstytucję kleru, ale ostatecznie w 1793 roku zadekretowano, że Republika Francuska nie potrzebuje w ogóle chrześcijaństwa i zakazano chrześcijańskiego kultu. A więc wszystkie sakramenty kościelne na czele z mszą świętą, z chrztami zostały zakazane. Ich korzystanie z nich i udzielanie ich było karane śmiercią. W czasie tego wielkiego terroru jakobińskiego, a więc lat 1792-1794, kiedy obowiązywało tak zwane prawo o podejrzanych, no, wystarczyło podejrzenie, żeby trafić na gilotynę. Ludzie szli na śmierć, ponieważ znajdowano przy nich tak zwane przedmioty świadczące o fanatyzmie, jak czytamy w aktach Trybunału Rewolucyjnego. Tym apogeum tego terroru w latach 1792-1794 we Francji stracono około 3000 katolickich księży. W 1793 jeden z nich, ksiądz Julien d'Herville, stanął przed Trybunałem Rewolucyjnym, który skazał go na karę śmierci, ponieważ, jak czytamy w akcie oskarżenia, znaleziono przy nim wszystkie środki dla uprawiania fanatyzmu i przesądu. Szkaplerz z dwoma medalikami, małe okrągłe pudełko z zaczarowanym chlebem, chodzi o konsekrowane hostie potajemnie udzielane ludziom, taśmy, na której był przyczepiony duży krzyż ze srebra, serce wykonane ze srebra oraz kryształowy relikwiarz.
Koniec cytatu. Tu widać wyraźnie to, o czym pisał już kilka lat wcześniej Edmund Burke, że to prześladowanie nacechowane było nie tylko okrucieństwem, ale także taką bezbrzeżną pogardą, no właśnie w tym przypadku do przedmiotów, które są związane z kultem chrześcijańskim. Warto podkreślić, że ten zamach na chrześcijańskie, no w tym przypadku katolickie oblicze Francji, dokonany przez rewolucję francuską już w apogeum tej kampanii dechrystianizacyjnej, obejmował właściwie wszystkie sfery życia, no, można powiedzieć, społecznego i kulturowego Francuzów. No bo głównym celem rewolucjonistów było, jak powiedział jeden z jakobińskich deputowanych, było to przeświadczenie, że w naszej mocy jest stworzyć świat na nowo. W tym przypadku także stworzyć Francję na nowo i stworzyć nowych Francuzów. A więc ta Francja, która tradycyjnie była od wieków nazywana pierworodną córą kościoła od czasów Chlodwiga, czyli od końca V wieku, kiedy pierwszy król frankijski przyjął chrzest katolicki, to wszystko miało być zakwestionowane nie tylko w odniesieniu właśnie do tej całej kampanii wymierzonej w duchowieństwo, ale także w wymiarze społecznym. Dechrystianizowano bowiem wszystkie sfery życia społecznego i kulturowego. A więc wprowadzono w 1793 roku nowy kalendarz, republikański kalendarz, który po pierwsze rozpoczynał datowanie nie od narodzin Chrystusa, tylko od ustanowienia republiki. To był rok pierwszy. Zaczynał się we Francji odtąd z chwilą ustanowienia republiki w 1792 roku, a nie moment narodzin Chrystusa w Betlejem. Ten kalendarz republikański oczywiście także likwidował wszystkie chrześcijańskie święta, a więc Wielkanoc, Boże Narodzenie, likwidował także niedzielę, ponieważ miał być dziesięciodniowy tydzień zakończony dekadą, a nie niedzielą. Obchodzenie niedzieli było odtąd karane śmiercią jako czyn wymierzony w republikę. A więc dechrystianizowano czas, dechrystianizowano także sferę dźwięku. No bo władze rewolucyjne zakazały na przykład używania dzwonów kościelnych, traktując je, jak pisano w dokumentacji rewolucyjnej, jako narzędzie fanatyzmu i przesądu. Oczywiście także konfiskowano dzwony na potrzeby wojskowe, żeby je przetopić i stworzyć armaty, ale generalnie tutaj przeważył wzgląd ideologiczny i znamy z różnych sprawozdań urzędników rewolucyjnych po 1793 roku, że jednak w różnych parafiach, w różnych regionach Francji ludzie przechowywali te dzwony i nawet ich używano jako, jak mówiono, papistowskie zabobony. Dechrystianizować chciano również sferę publiczną, w sensie architektonicznym. Mamy do czynienia w okresie rewolucji francuskiej, głównie oczywiście w okresie tego nasilenia kampanii dechrystianizacyjnej, w okresie terroru jakobińskiego, ale i wcześniej, z szeroko zakrojonym wandalizmem, a więc niszczeniem wielkich świątyń, wielkich katedr, wielkich bazylik katolickich we Francji, ale także mniejszych świątyń, które zawierały bezcenne zbiory sztuki sakralnej. No dość wspomnieć, że w wyniku rewolucji francuskiej została zniszczona aż do fundamentów wspaniała bazylika romańska w Cluny, która przez długi czas była największym kościołem na zachodzie, a po zdobyciu Konstantynopola przez Turków w 1453 roku i przed wybudowaniem nowej bazyliki świętego Piotra w Rzymie była w ogóle największą świątynią w całym chrześcijaństwie. Wspaniała bazylika romańska, związana z kongregacją benedyktyńską w Cluny, która była tym zaczynem odnowy kościoła w X-XI wieku. Pod koniec XVIII wieku ta świątynia do fundamentów została zniszczona przez rewolucjonistów, a właściwie
przez tych, którzy w sposób barbarzyński potraktowali ją jako wielkie składowisko materiałów budowlanych. Ona została po prostu rozebrana i rozsprzedana. Taki los także był przeznaczony innym wspaniałym świątyniom, od na przykład wspaniała katedra gotycka w Chartres, dzisiaj wpisana na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury, także była przeznaczona do rozbiórki. Dlatego tylko jej nie zniszczono, ponieważ przedsiębiorca budowlany, który zakupił sobie prawo do tego materiału budowlanego, który chciał pozyskać z tej katedry, no nie miał wystarczającego placu na składowanie materiałów budowlanych i dlatego odstąpił od tego. Ale to pokazuje, można powiedzieć, podejście rewolucjonistów do tych wspaniałych dzieł sztuki sakralnej. Każdy, kto był w katedrze w Chartres, no, może powiedzieć za Napoleonem, który miał rzec po swojej wizycie w tej katedrze, że ateista czuje się tutaj nieswojo. Wspaniały klejnot architektury i w ogóle sztuki gotyckiej, który także miał zostać zniszczony. No dość wspomnieć, że paryska Notre Dame właśnie w okresie dyktatury jakobińskiej została, jej fasada w dużym stopniu została uszkodzona, usunięto albo zniszczono figury biblijnych królów Izraela i Judy, no bo stwierdzono, że no nie może być tak, że w stolicy republiki na poczesnym miejscu, a przecież wtedy katedra była najwyższym punktem miasta, miał widnieć głowy koronowane, więc je zniszczono. Zniszczono również iglicę katedry Notre Dame w Paryżu. Pamiętamy, jak katedra płonęła, jak ta iglica się zawalała, ten dramatyczny widok, ale po raz pierwszy zniszczyli ją, iglicę katedry Notre Dame w Paryżu, jakobini. Saint-Chapelle, perełka sztuki gotyckiej, wielki relikwiarz zbudowany przez króla Ludwika Świętego dla korony cierniowej Chrystusa, która przez niego została sprowadzona do Francji, to dzieło składa się, można powiedzieć, z samych witraży w czasie rewolucji francuskiej, służyła jako magazyn na zboże. Jeden z deputowanych jakobińskich nawet zgłosił projekt wyburzenia wszystkich dzwonnic kościelnych, no bo nie mogło że być tak, że w czasie czy pod rządami ustroju, który mówi o nie tylko wolności, ale i równości obywateli, żeby niektóre budowle, zwłaszcza te, które są identyfikowane z fanatyzmem i zabobonem, tak dalece wybijały się, jak to ma miejsce właśnie z kościołami katolickimi. To są, można powiedzieć, takie w największym skrócie główne przejawy tej antychrześcijańskiej polityki rewolucji francuskiej. Parę słów warto powiedzieć także o konsekwencjach. No, konsekwencją było to, że od 1789 do 1815, a więc w okresie, powiedzmy, no, niewiele mniejszym niż 30 lat, a więc okres pokolenia, no właśnie powstało, czy wychowało się pokolenie ludzi, którym kultura chrześcijańska, obyczajowość chrześcijańska, czy tej katolicka była obca. Z takimi ludźmi, czy z konsekwencjami takiego stanu rzeczy, zmagał się w swojej małej parafii w Ars święty Jan Maria Vianney, święty proboszcz, który no właśnie widział wszystkie bolączki tego rozerwania ciągłości pokoleń. To było bardzo trudno zniwelować. Te straty były w dużej mierze niepowetowane, no bo nie każda parafia miała takiego tytana ducha jak święty Jan Maria Vianney. I to jest najgorsze w sensie antychrześcijańskim dziedzictwo rewolucji francuskiej. Jak mówił Józef de Maistre, tej rewolucji tak naprawdę najgorsze zło nie polegało na tym, co ona niszczy, tylko to, co ona tworzy. Tworzyła tak zwanych nowych Francuzów, zupełnie odseparowanych od dziedzictwa chrześcijańskiego, które kształtowało przez wieki ich własny kraj. Dziękuję za uwagę.